Pogoda dzisiaj taka sobie. Paula jest w tej chwili w Warszawie i pewnie szykuje się do swojego wieczoru panińskiego. Ja natomiast jadę do Warszawy jutro rano, tam się spotkamy gdzieś koło południa, jedziemy później do Zamościa, a ja jadę jeszcze później do Krakowa. Mamy kolejne załatwienia w związku ze ślubem. Powoli będę się pakował, jest moja ukochana walizka, którą widzieliście już pewnie gdzieś na vlogu. Myślę, że zanim się spakuję, to oglądę sobie jeszcze meczyk Manchester United. Pauli, nie chce mi się gotować, szczerze mówiąc, dla siebie samego, więc znalazłem taki wynalazek, niby jakieś koreańskie danie, kosztowało chyba 5,99 w Leclerc'u. Wygląda, że pikantne i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, czyli to tak naprawdę nie jest zupka, to jest takie danie. Musimy to włożyć jakby ten makaron z warzywami suszonymi, zagotować w wodzie, potem wylać wodę i dodać przyprawę w płynie, coś w tym stylu. No i zobaczymy właśnie, jak to wyjdzie. A dobra, danie jest gotowe, będę próbował. Gdyby kogoś interesowało, to Manchester wygrał 1-0 i praktycznie ma zapewniony awans do Ligi Mistrzów. Wystarczy tylko, że zdobędzie jeszcze jeden punkt i nie musi się oglądać na Liverpool. Taki mały off-topic od kącika kulinarnego. Jadę już tego typu pikantne azjatyckie dania, tylko że z innej firmy, z Samyanga, jeżeli dobrze pamiętam. A tej firmy w ogóle nie znam, więc zobaczymy, jak to smakuje. W smaku jest spoko. Bardzo przypomina Samyanga, mógłbym powiedzieć, że praktycznie to samo. Gdyby mi ktoś podał to danie z firmy Samyang, i z tej firmy, nie pamiętam nawet jego, mama się nazywa, ta firma czy coś takiego, było na opakowaniu na pewno, które nagrywałem, to nie rozpoznałbym, z której firmy jest to, więc na plus, jest pikantne dosyć, czyli tak jak lubię, da się zjeść, więc jak ktoś lubi tego typu dania, lubi ostre jedzenie, to polecam. Ale ja wracam do pakowania, bo jutro już z rana wyjeżdżam. Następna stacja Gdańsk-Brześć. Siemka, jak tam było na panieńskim? Bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona. Tutaj mam dary z panieńskiego, czyli piękny bukiet kwiatów. Bardzo ładnie pachnące. Kolejny prezent z panieńskiego. Jest to piękna złota bransoletka. Delikatna. Miałyśmy jeszcze takie przepineczki. Ja miałam bride, a oni mieli bride's babes. Zjedliśmy pyszne jedzonko. Później byliśmy w Teatrze Roma, w Teatrze Muzycznym na We Will Rock You,
chyba. Nie pamiętam dokładnie, jak to pięknie powiedzieć, ale głównie chodziło o to, że była muzyka zespołu Queen. No i czułam się jak na koncercie. Więc ja się bawiłam przednio. Fantastycznie. Jest dzisiaj kacyk? Nie, nawet nie. Chociaż piłyśmy alkohol. Dużo piłyśmy alkoholu. I długo. Ale nie. Czuję się bardzo dobrze na dziwo. No to dobrze, i co? Teraz jedziemy do Zamościa w końcu. Tak. Jedziemy do domu chillować dzisiaj. Jeszcze w niedzielny wieczór. A w następnym tygodniu załatwianie dalsze odnośnie ślubu. Także tak to wygląda. Dobra, to dzięki. Widzimy się w Zamościu. Pa! Siemaneczko, jak pewnie zauważyliście z przebitek przed chwilą, jestem już w Krakowie. Pola została w Zamościu, udało nam się załatwić większość spraw, a właściwie wszystkie, które mieliśmy zaplanowane na te kilka dni w Zamościu. Ja jestem tutaj i nie wiem, czy to słychać, ale mój urlop zaczynam od przeziębienia. Nie czuję się najlepiej, niestety boli mnie gardło i tego typu objawy. Więc nie mam pojęcia, jak to będzie. Chciałem się spotkać ze znajomymi, pochodzić po mieście, a może skończy się tak, że będę leżał w łóżku i nie wiem. Na przykład montował tego vloga, co nie jest takie złe w sumie, ale jak już jestem w rodzinnych stronach, to fajnie byłoby to aktywnie wykorzystać. No ale jest jak jest, piję gorącą herbatkę. No i zobaczymy, co będzie. Jeżeli coś będzie ciekawszego, to będę kręcił i pewnie zobaczycie to w następnych minutach. Także do zobaczenia. Chory Mateusz, witam Was ponownie. Jeszcze nie wyzdrowiałem, biorę leki i właściwie od środy
siedziałem w domu, montowałem właśnie vloga, oglądałem YouTube'a i tak zleciał mi czas do dzisiaj, do soboty. A jutro już wracam do Gdańska, kończy mi się urlop, kupiłem sobie już bilet na pociąg, więc tak naprawdę dzisiaj jest ostatni pełny dzień tutaj i być może uda mi się coś nagrać, ponieważ zaraz mamy grilla. Grill był już w pierwszym vlogu, ale może teraz też coś nagram i jeżeli się uda, jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to nagramy jeszcze jedno ciekawe miejsce. Zamierzam się gdzieś wybrać i zobaczycie to prawdopodobnie za kilka minut, jeżeli się to uda. Tak więc zapraszam do oglądania dalej. Witamy w Muzeum Elektroniku, miejscu, gdzie spuszczam Mateuszowi w pierdol FIFA. To jest taka nasza tradycja. Dzisiaj już trochę za późno jest, ale następnym razem na pewno kolejny wpierdziel w meczyk FIFA 2002 World Cupa. A Was wszystkich zapraszam do odwiedzenia naszego wspaniałego muzeum z retro grami, sprzętami RTV, AGD. Wszystkim tym, co kiedyś u nas było w domach. Serdecznie zapraszam. Ja chciałem tylko dodać, że następnym razem to już na pewno wygram ja. Moje niedoczekanie. We'll be right back.
mamy kącik kulinarny. Mamy taką nowość z Biedronki. Jest to sorbet mango w cieście ryżowym. Jedliśmy takie mochi, no takie jakby słodycze, tylko w no, wersji takiej normalnej, a te są na zimno. Także zobaczymy, jak to smakuje. Wygląda ciekawie, ale... Spoko. Smaku spoko. Czuć właśnie to ciasto ryżowe, takie miękkie. A w środku, no taki, nie powiedziałabym, że to jest sorbet, bardziej po prostu takie lody mango. Bo sorbet zazwyczaj jest taki bardziej wodnisty. Ale jest okej. No, to teraz powiedz, czy polecasz za taką cenę coś takiego? Nie wiem. Za taką cenę chyba nie. Jest to sernik baskiński dla Matiego na urodziny. Pragnę go pierwszy raz, więc mam nadzieję, że mi wyjdzie. Ale zapowiada się dobrze, bo jest trochę spalony i trzęsie się jak pupcia. Więc o to chodziło. A smak sprawdzimy jutro. Bo ma być się całą noc w lodówce. Także trzymajcie kciuki. Widzieliście sernik, który zrobiła dla mnie Paula na urodziny. Dziękuję kochanie za ten serniczek. Teraz spróbuję go na wizji po raz drugi, tak naprawdę, bo już go próbowałem, ale żeby tradycji stało się zadość. I muszę powiedzieć, że i konsystencja, i smak tego sernika są inne niż tego, który znamy w Polsce, który jemy tradycyjnie. I gdybym miał wybrać między właśnie tym znanym mi sernikiem i tym baskijskim, to nie wiem, czy nie wybrałbym właśnie tego baskijskiego, bo naprawdę bardzo mi smakuje. Więc zachęcam do upieczenia go i przepis podlinkujemy w opisie tego filmu. Oprócz sernika baskijskiego zrobiłam Matiemu jeszcze małą kulinarną niespodziankę, czyli białe szparagi zawinięte w ser cheddar i szynkę parmeńską. Pokładam wielkie nadzieje w tym daniu, bo białe szparagi robię pierwszy raz, zielone już jedliśmy, a wiem, że białe przygotowuje się troszkę inaczej, ale mam nadzieję, że będzie pysznie. To sukieneczka, którą sobie kupiła Paula dzisiaj na zakupach, wróciła do domu, mi kupiła bieliznę do garnituru. A ona sobie kupiła sukieneczkę letnią. I tak wygląda właśnie. No to Paula, może tylko zrób update, jeżeli oglądają nas jakieś kobiety czy dziewczyny. Gdzie kupiłaś, jaka cena była tej sukieneczki? Kupiłam w Nare. Chyba tak to się mówi, nie wiem. Koszt 280. Dziękujemy. Thank you.
Dowiedziałem się ostatnio o ciekawej aplikacji od znajomych z pracy. Nazywa się ona Too Good To Go i polega na tym, że restauracje, piekarnie, cukiernie, które mają jakby rzeczy na koniec dnia, które się nie sprzedały, wystawiają to jako paczki, niespodzianki na tej aplikacji i można je kupić za powiedzmy 30% ceny. Kupiłem sobie taką jedną paczkę z cukierni. Wartość tej paczki to była 45 zł i kupiliśmy ją za 22 zł i 50 groszy. Więc jadę ją odebrać i zobaczymy, co w tej paczce będzie. Dobra, wróciłem z paczką i Paula właśnie pokaże, co za tą kwotę, którą mieliśmy w tej paczce. Więc prosimy o wypakowanie plecaka. Czuję, że coś ładnie pachnie. Takie mini zawijaski. Croissant. Dobra. To jest jakaś kanapka. O, proszę. Ciekawe, czy możesz ją otworzyć w sumie, zobaczymy jeszcze. Boże, nie wiem, co to jest. To jest chyba kurczak taki teriyaki, wydaje mi się. Bo coś takiego kiedyś chyba tak, no. Takie bułeczki. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. I... Chlebek. Chlebuś. Proszę, jaki duży chleb. Czyli w sumie 22 zł, tak? I to już wszystko, tak? Znaczy, no te, nie, 2, 4, 6, 7 bułek. O tych. Wyłóż wszystko, żeby było widać na talerzu po prostu. Chyba musimy się z kimś podzielić z tymi bułkami. O, zdecydowanie. Chyba muszę iść po jakieś rzeczy do kanapeczek, bo my nie jemy za bardzo chyba ostatnio. No, a mamy teraz sporo. No, także tak to wygląda. Tyle jedzenia za 22 zł. Udało się upolować i niby to było warte, znaczy niby, no pewnie to było warte, przynajmniej według opisu 45 zł. No, ciekawa aplikacja i ciekawa oszczędność pieniędzy. Można też uratować jakieś jedzenie przed wyrzuceniem. Zainstalowaliśmy jeszcze drugą i zobaczymy, no może jeszcze zrobimy filmik z jakiegoś innego miejsca. Mamy kolejną paczkę z aplikacji Too Good To Go, tym razem z hotelu Novotel za 15,99, a o wartości, jakby wcześniejsza wartość to jest 50 zł, także zaraz pokażę. Podejrzewamy, że jest to coś ze śniadań, po prostu. Okej, zestawik warzywek, paróweczka i kiełbaska z cebulką. Pasta jajeczna i chyba twarożek. Okej. Okay. Owocki i jakieś dwa ciasteczka. Dobra, to zabieramy się za jedzenie. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta seria sprawdzania, co jest w tych paczkach, niespodziankach z Too Good To Go. Może jeszcze coś zamówimy w przyszłości. Zobaczymy. No, myślę, że tak. No i tak wygląda nasze śniadanko właśnie. Przygotowane już. Myślę, że nie jest źle. Nie jest źle. I plan jest taki, że Paula dzisiaj ma event. Opowiedz może w parku. Jest chyba światowy, międzynarodowy, światowy dzień dziergania w miejscach publicznych. Także w Gdańsku jest organizowane w parku Regana dzierganie na trawie i wybieram się tam. Podziergać mój sweter. No a ja chyba przejadę się na rowerze gdzieś za Sopot, może nawet do Orłowa. I może coś nakręcę z tego przejazdu. Też fajnie. Bo mamy piękną pogodę, zresztą zobaczcie sami za oknem.